Witajcie, witajcie. Dziś chciałem wam poopowiadać troszeczkę ciekawostek o gitarzystach. Próbowałem w zwoleniu nagrać wywiad z gitarzystą, z kapelistą Porkowskiej, ale pojawiły się problemy techniczne i mam, chyba źle wcisnąłem przewód, bo mam nie taki dźwięk jak powinien być. W związku z tym nagramy go jeszcze raz kiedyś, nie ma problemu. A dzisiaj wam troszeczkę poopowiadam o gitarzystach. Skąd oni się na wsi wzięli? Otóż wszystko się zmienia w 1971 roku, dlatego że ekipa Gierka zmienia politykę wobec wsi. Nie, nie będę o tym wam wszystkim mówił, więc zaczyna się szybko bogacić, pojawia, pojawia się telewizja. A jak się pojawia telewizja? W związku z tym pojawia się też Big Bit i to zaczyna działać na wyobraźnię zespołów yy, wiejskich. Powstają na wsi... Pierwsze zespoły big beatowe, e, czyli, czyli e, organy, gitara sześciostronowa, e, gitary basowe, e, perkusja, już w połowie lat 70., tak przypuszczam. I wtedy, oczywiście no, na bogatszych wsiach, nawet znam takie historie, że niektórzy pierwsze gitary to sobie sami robili. Także to jeszcze był instrument ludowy, kiedy oni to sami robili, tacy zapaleńcy. I te potańcówki, już przy tym przy bicie takim, nie nazywały się zabawami, tylko dyskotekami. Dlatego, że tam były też i światła, i to było wszystko elektryczne. I jak tam się ktoś wkurzył, to im światło wyłączył i się kończyła cała impreza. I ten nurt, jak gdyby na początku, funkcjonował na marginesie zespołów. On się w ogóle nie wbijał na wesela z początku. W początku był tylko na zabawach. No, ale potem jak to pokolenie wychowane, pamiętacie te długie włosy, te spodnie dzwony, no to przez to był strzał. Wszystkie moje zdjęcia z tego okresu to są z długimi włosami, zresztą nie tylko ja. Także był to taki dosyć. Fajny, fajny okres. No powiem wam, że z tego powodu nawet poszedłem do szkoły tańca do polańskiego w Warszawie. No bo gdzie mogłem się nauczyć rock'n'rolla. rolla no, A w tym czasie już rock roll królował. Także no, głupio było go nie tańczyć. No. Tak to, tak to wyglądało. Co się działo później? No, dochodzi pokolenie. W tym czasie oczywiście królują dęciaki. Składy są takie na weselach, że harmonia, skrzypki zastępowane przez saksofonistę, czyli do tańca rzadko kiedy są wykorzystywane skrzypki, ale kiedy idą za stoły, trzeba jeszcze były wtedy druhne śpiewające, to najczęściej grali na skrzypkach. A do tańca zwykle to była trąbka, saksofon. Rzadko u nas w moich stronach były klarnety. I to były składy w tym czasie, w latach 70., -tych, właśnie tych kapel weselnych. Ale siła big-bitu wiejskiego no, coraz bardziej rosła. I zdarzało się, że no, młode pokolenie chciało mieć ich na weselach, i wtedy rodził się bardzo poważny konflikt, bo dla starszego pokolenia yy, to by wrzaski, to nie była muzyka, no co to jest, nie? Yy, to tego, tego się nie dało zatańczyć. No, ale że to byli zdolni muzykanci, no to przeważnie grali na dwóch instrumentach. Zauważyli, że muszą się nauczyć grać także na normalnych, akustycznych instrumentach, jak chcą grać na weselach. I wtedy właśnie zaczynają się bardzo upowszechniać akordeony, bo chcieli mieć tą pianową klawiaturę, bo im się wtedy, wiecie, łatwiej grało. I wtedy właśnie bardzo się upowszechniają akordeony. A to starsze pokolenie oczywiście wolało bardziej harmonię, bo dla nich te instrumenty byli do nich bardziej przywiązani. I opowiadał mi taki jeden znany muzykant, którego też i nagrywałem, który, świętej pamięci Jerzy Kaszański, że no, chciał być takim już nowoczesnym zespołem, takim, no, wiecie, organy, gitary, no i pojechali na, na taką wieś, na wesele, ustawili się grają piękny przebój nowoczesny, zagrali, nikt nie tańczy, drugi, trzeci, nie? I zaczęła się atmosfera już zagęszczać, a na wsi za coś takiego to może niezły łomot było dostać. I taki jeden nie wytrzymał i pochodzi, podchodzi do nich i mówi co, wy nie umiecie grać, bo was nauczymy, nie? No i wtedy Jurek opamiętał się, wyciągnął harmonię, jak pociągnął operat, już nie zrobiło pełno. No i jeszcze jakieś szlagiery, to tam, to no, to podbił po, yy, serce starszego pokolenia, a jako, że pod, to potem pozwolili na kordeon, na organach pograć. I tak też te nurty się zaczęły, wiecie, ze sobą łączyć i zaczęli, widząc te starsze składy, że trzeba pomyśleć o gitarach, najczęściej dobierały gitary basowe że Nie, nie sześciostronowe, tylko basowe, żeby i wtedy im nie przeszkadzało, to jakoś się to wszystko ładnie łączyło i młodzi i starsi byli zadowoleni, że jest gitar, <grywka> czyli to jest taki już można powiedzieć nowocześniejszy skład i co gitara basowa nie przeszkadza, może być jako instrument ludowy, dlatego, że ona tylko basuje i spotkacie je także u wielu kapelach ludowych, na przykład kapela Jędrzej, w wielu innych kapelach grają gitary basowe, także nie tylko w Stąporkowskiej, ale także w kapeli Roland, widziałem też Uzbyszka Ciechowicza, też gitarzystę, który grał na gitarze basowej. A takim słynnym gitarzystą basowym, który się przestawił na harmonię i bardzo pięknie gra, to Stanisław Lazło. Jak mi opowiadał, kiedyś grał na gitarze basowej i się pięknie przestawił. Także taką garść ciekawostek Wam opowiedziałam o gitarzystach. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. I oczywiście o latach 70. i 80., kiedy ja wtedy dorastałem, jak to się mówi, opierzałem się nie? od łebka do kawalera. Także was pozdrawiam wszystkim, życzę miłego oglądania.